Witam w nowej serii na kanale, która składać się będzie z kilku części i przedstawiać będzie bardzo pobieżnie potencjalnie najlepsze kryptowaluty przed halvingiem Bitcoina. Oczywiście lista jest subiektywna, nie stanowi porady inwestycyjnej. Nie da się przewidzieć, które projekty poradzą sobie najlepiej, więc bierzemy pod uwagę jedynie te, które mają w moim mniemaniu szansę na to, by sobie poradzić. Traktujcie tę serię jako ciekawostkę i powód, by nieco lepiej przyjrzeć się poszczególnym projektom, nie zaś w nie inwestować. W przeciągu 2 tygodni powinno pojawić się kompletne zestawienie. Tymczasem lecimy z oczywistymi oczywistościami i są to projekty, przypominam, o których powinniście poczytać, a nie projekty, w które powinniście na ślepo zainwestować. Tak więc Bitcoin rzecz jasna pozostaje najbezpieczniejszą i zarazem najlepszą inwestycją na HOSSE, w moim mniemaniu przynajmniej, ponieważ zwykle da się przerzucić zarobek, zysk z Bitcoina w altcoiny w odpowiednim momencie, jest na rynku najdłużej i w dalszym ciągu pozostaje liderem, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Co ciekawe, ostatnio Bitcoin zyskuje także akceptację sektora mainstreamowego, coraz więcej państw legalizuje BTC, banki zaczęły oferować go jako część swoich opcji inwestycyjnych. Oczywiście dochodzą do tego sklepy i biznesy akceptujące Bitcoina jako środek płatniczy. Jako że każda hossa rozpoczyna się od Bitcoina, to w momencie, w którym publikuję to wideo, Bitcoin musiał znaleźć się na szczycie listy. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o Bitcoina. Na miejscu drugim oczywiście Ethereum. Drugą najlepszą opcją z pewnością jest ETH, który także łączy bezpieczeństwo inwestycji z perspektywą potencjalnych zwrotów. Za nami launch ETH 2.0, tak więc druga co do wielkości, jeżeli chodzi o kapitalizację, kryptowaluta z pewnością ma co zaoferować przed nadchodzącą hossą. Jeżeli chodzi o rozwój i adopcję, to Ethereum zdecydowanie przebija pod tym względem Bitcoina. Smart kontraktowy lider przedstawił nowy mechanizm spalania ETH, przeszedł na Proof of Stake, umocnił swoją pozycję na rynku mimo słabnącego zainteresowania NFT. Z pewnością i w tej hoście spora część inwestorów przerzuci środki z BTC do ETH, gdy tylko Bitcoin osiągnie swój pik. Jeżeli chodzi o BNB, to miałem pewne wątpliwości, ale moim zdaniem jest to kryptowaluta, która z pewnością może nas zaskoczyć. Jak wiecie, jest to projekt powiązany z największą giełdą kryptowalut. Sieć BSC jest kompatybilna z EVM i na ten moment pozostaje najlepszą skalowalną alternatywą dla Ethereum. W zasadzie można by powiedzieć, że obecnie jedynie BSC rozwija się kompleksowo na wszystkich płaszczyznach, tak jak Ethereum. Tymczasem zdecydowałem się umieścić BNB na szczycie listy ze względu na to, co działo się na rynku jeszcze do niedawna. Mam na myśli zarzuty i ataki na giełdę Binance, które mocno nadszarpnęły notowania Binance Coin na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jak wiadomo, wszystko to jak zwykle było ukartowane głównie przez SEC i obyło się bez większych niespodzianek, jak zresztą przewidywałem. Zarówno BNB, jak i giełda Binance mają się świetnie, a wszystkie te pomówienia i ataki skierowane w stronę giełdy mogą stać się katalizatorem dla solidnych wzrostów na BNB w hoście. Jak short-termowo dzieje się źle, ale nie na tyle, by oddziaływało to na long-term, to zwykle wtedy warto takiemu altcoinowi się przyjrzeć. Skoro już o tym mowa, to nie mógłbym pominąć Solany, jedna z najszybszych i najtańszych sieci na rynku, która nadal żyje, ma się dobrze, do tego rozwiązała większość problemów związanych z awaryjnością. Ja osobiście mówiłem na kanale już po upadku FTX, że robię sobie z Solany dużą torbę na hossę i kupuję po 7 dolców. Mówiłem o tym, że jak notowania lecą w dół i nie jest to bezpośrednią winą projektu, to na 80% Solana się podniesie. Co ciekawe, dziś Solana stoi już po 30 dolarów i po tych wzrostach nadal pozostaje około 90% od swojego ATH. Coś czuję, że to właśnie Solana da mi zarobić w tej hoście najwięcej. Warto dostrzegać zatem szansę na wejście tam, skąd lemingi panicznie uciekają. Jak widać, przeważnie się to opłaca. Arbitrum stał się z kolei jednym z moich ulubionych projektów. Token na rynku bardzo świeży, ale i zbudowanymi przez dłuższy czas podwalinami, jedno z wiodących rozwiązań skalujących dla Ethereum. Szybsze, tańsze i równie bezpieczne. Pozycja, jeżeli chodzi o market cap, oczywiście wysoka, ale i potencjał, by z powodzeniem wedrzeć się z czasem do top 10. No i oczywiście, jeżeli porównamy ten market cap na przykład z Polygonem, to na pewno jest tutaj jeszcze sporo miejsca na wzrosty. Tak więc według mnie, i nie jest to tylko
tylko i wyłącznie moje zdanie, arbitrum warto mieć na uwadze przed najbliższą hossą. XRP, czyli jedna wielka niewiadoma, której mocną stroną są umowy instytucjonalne. Ripple współpracuje z bankami, instytucjami rządowymi, bierze udział w pracach nad CBDC. Nie będę wnikał w szczegóły, bo na moim kanale mówi się o tym projekcie dość dużo, natomiast poza oczywistymi mocnymi stronami XRP pozostaje jeszcze jeden czynnik, który może, aczkolwiek nie musi, uczynić z tego altcoina dobrej inwestycji, czyli wszystko to, czego nie wiemy i czego się tylko możemy domyślać. W tym wypadku, jak nigdzie indziej, można spodziewać się nieoczekiwanych informacji, które potencjalnie mogą wywrócić wszystko do góry nogami. Jeden z nielicznych czołowych projektów, które generują w głowach inwestorów aż tyle znaków zapytania, tak więc jest to taki projekt niespodzianka, który może zaskoczyć pozytywnie, jak i oczywiście negatywnie. Chainlink z kolei to zdecentralizowana sieć zapewniająca bezpieczne i niezawodne źródła danych dla inteligentnych kontraktów. Również AVAX jest w moim odczuciu jedną z ciekawszych sieci za sprawą swojej skalowalności i przede wszystkim decentralizacji. On także świetnie sprawdza się w DeFi. Nie sposób pominąć Kosmos, budujący interoperacyjny internet blockchainów, i jego największego konkurenta, czyli Polkadot, która to także łączy ze sobą łańcuchy bloków, z tym, że w zupełnie inny sposób. Jeżeli Was to ciekawi, to przy następnej okazji mogę te różnice omówić, choć jak pokazał film omawiający Optimizm i ZK-Sync, tego typu content nie cieszy się na moim kanale zbyt dużym zainteresowaniem. Cardano czy Polygon także wydają się ciekawymi altcoinami na nadchodzącą hossę. W moim odczuciu szczególnie ten drugi, bo niewątpliwie jest to świetnie rozwijająca się, do tego tania, skalowalna i szybka sieć, która pod względem adopcji wcale nie ustępuje tym, które wymieniłem na samym początku. Powiedziałbym, że potencjał i perspektywy dla Polygona przed nadchodzącą hossą były zdecydowanie większe, natomiast jak wiele innych dręczonych przez SEC altcoinów, aktualnie Polygon ma pewne problemy z odbudowaniem pozycji. Sprawia to, że część inwestorów może zwrócić się ku konkurencyjnym projektom, ale i może zadziałać to zupełnie na odwrót, czyniąc z Polygona świetną okazję, bowiem wszędzie tam, gdzie już notowaliśmy spore wzrosty, w przypadku Polygona obserwowaliśmy spadki. $1.5 w lutym i $0.65 w momencie, gdy nagrywam ten film, czyli sytuacja zgoła odmienna niż na pozostałych aktywach notujących w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu spore wzrosty. Nie mogło zabraknąć Shiby. Shiba Inu, czyli jedyny memcoin mający w moim mniemaniu rację bytu na rynku, projekt, który z mema przeistoczył się w prężnie rozwijający się ekosystem i być może, biorąc pod uwagę zainteresowanie memcoinami, trochę szkoda, że pozostałe projekty w żaden sposób nie chcą się rozwijać tak, jak to robi Shiba Inu. Oczywiście nadal jest to mem, dlatego mimo wszystko ten altcoin nie wylądowałby na naszej liście, gdyby nie absurdalna odległość od swojego ATH przy nieustających pracach nad rozwojem sieci. Generalnie, jeżeli ktoś chce trzymać jakieś memy w portfelu, to moim zdaniem jest to jedyny projekt z tej niszy, który może mieć jakąś przyszłość. No może poza Dogecoinem, który w moim mniemaniu powinien mieć mniejszy market cap niż ma aktualnie. Z jakiegoś powodu Shiba Inu stał się ulubionym coinem kryptomilionerów, więc jako przyszły kryptomilioner ja także trochę tej Shiby hodluję. Ot tak, dla żartu. W każdym razie przechodzimy do ostatniej pozycji na naszej liście, czyli projekt zamykający część pierwszą naszej listy pod hossę, czyli Injective, o którym mówiłem kilka miesięcy temu, gdy to mogliście go jeszcze wyhaczyć za nieco ponad dolara. Dzisiaj stoi po prawie 12,5, a przecież nie mieliśmy jeszcze nawet hossy na Bitcoinie, nie wspominając o hossie na alty. Jest to jeden z niewielu projektów, na których zarobiłem duże pieniądze na tym etapie rynku. Czy wchodziłbym w niego po $12, czy nawet po 7? Na pewno bym tego nie zrobił, bo z racji kupowania Injective'a po dolarze jest to dla mnie jakiś absurd i Wam również bym to odradzał. Natomiast dotychczasowy performance tego altcoina pozwala mi zakładać, że być może będzie to jeden z przodujących projektów, jeżeli chodzi o nadchodzącą hossę. Jeszcze parę miesięcy temu przecież 3/4 osób nawet o Injective nie słyszało, chyba że działacie na przykład na Kosmosie, to wtedy pewnie sprawdzaliście, co to w zasadzie jest. Tak czy inaczej, sam jestem zaskoczony, że ten altcoin radzi sobie aż tak dobrze, mimo że odradzam spóźnione wchodzenie w Injective. Na takiej górce to musiałem o nim wspomnieć, bo gdybym tego nie zrobił, to czułbym, że ta lista jest po prostu niekompletna. No i cóż, to tyle w części pierwszej. Jak mówiłem, będę starał się ukończyć serię w ciągu 2 tygodni, żeby czasami nie zastała mnie hossa, zanim przygotuję ostatnie wideo. Tymczasem przypominam, że wideo nie jest poradą inwestycyjną. Robię to
podsumowanie i zestawiam subiektywnie najlepsze moim zdaniem projekty na Hossę tylko po to, byście sobie je przeklikali i zrobili research. Nie naganiam, nie zachęcam do kupowania, nie jest to wideo sponsorowane i nie mam z tego żadnych korzyści. Jednocześnie staram się nie być stronniczy, choć rzecz jasna, to co jest dla mnie, to co dla mnie ma potencjał, dla innych wcale go mieć nie musi. W każdym razie, jak wpisywałem podobne hasło w wyszukiwarkę, to cała pierwsza strona wyświetlała mi content sponsorowany, czyli projekty w stylu Ape Max, Tamadoge, WSM i tym podobne, jako rzekomo najlepsze krypto na Hossę. Moja seria w dużej mierze powstaje zatem po to, by uchronić początkujących przed inwestowaniem w skamy promowane za pomocą takich właśnie artykułów sponsorowanych i skupienie swojego researchu na tym, co solidne, a w co inwestujecie, to już mi tam obojętne, tylko pamiętajcie, by robić to po swojemu, na swój własny rozum, nie kopiując list rankingów czy inwestycji youtuberów, a tym bardziej właśnie czytając takie artykuły sponsorowane promujące skamy. Tymczasem to wszystko. Zachęcam do czekania i oglądania części drugiej, która już niebawem, jeżeli obejrzeliście część pierwszą, bowiem tam znajdziecie z kolei projekty już z mniejszym market capem. Tymczasem to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.